wszystko bardzo interesujące, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach myślę, możemy obserwować pewien nawrót rzemiosła. Rzemiosło w końcu zaczyna odzyskiwać zależne mu miejsce, rękodzielnicze wyroby są coraz bardziej pożądane i popularne. Miejmy nadzieję, że będzie też to powrót do tradycji jarmarcznej, które tutaj próbujemy wcielać. Proszę Państwa, przed salą, w której siedzimy, znajduje się ekspozycja, na której mogą Państwo zobaczyć kilka przedmiotów związanych z bractwami cechowymi. Ekspozycja została zaaranżowana przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz dzięki uprzejmości Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej. I na zakończenie bardzo Państwu dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję Muzeum Okręgowemu w Tarnowie, naszym szanownym prelegentom i proszę również o zabranie głosu burmistrza ministra pana Jacka Kurka. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Przepraszam najmocniej za kilkunastominutowe spóźnienie, bo nietypowo, bo przy sobotnim popołudniu, a nie jak to dawniej bywało, w poniedziałek rozpoczęliśmy jarmark Kasztelani Wojnickiej. Ten dzisiejszy jarmark, drugi już z kolei poświęcony rzemiosłu, był poprzedzony, powiem, uroczystościami, świętem, bowiem jednostka wojnicka, jednostka OSP obchodzi swoje 145-lecie. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję jako włodarz gminy prelegentom, bardzo serdecznie dziękuję tutaj Muzeum Okręgowemu w Tarnowie za udostępnienie eksponatów, za udział pana dyrektora dzisiejszej konferencji. Dziękuję przedstawicielom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej. Drodzy Państwo, na temat rzemiosła trudno cokolwiek mu nie powiedzieć, bo jestem jeszcze za młody, ale powiem dwa słowa na temat rzemiosła z XIX wieku. Jako, że jestem rodowitym wojniczaninem, powiem, jestem troszkę z tym rzemiosłem związany. Dlaczego? Tak mój dziad ze strony mamy, jak i dziadziu ze strony ojca, byli rzemieślnikami, byli stolarzami. Powiem, były to stolarnie niewielkie, bo dziadek Blacha miał niewielki zakład stolarski, ale na tyle duży, że utrzymywał rodzinę ośmioosobową. Podobnie było w przypadku drugiego dziadka Kurka. Ja już nie powiem, że z rodziny Blaków prawiot też miał zakład stolarski. Pamiętam, kiedy mój dziadek jeździł na jarmarki do Brzeska, jeździł na jarmarki do Zakliczyna z szapami, tak zwanymi dwójkami, trójkami. Jeździł konno, to znaczy furmanką, gdzie pan Czernecki, z którym kolegował, można powiedzieć, woził mu te szapy na te targi. Także jakoś męczyli, jak w miarę nieźle im się, że tak powiem, przepraszam najmocniej, nieźle im się jakoś wiodło. I w naszych dokumentach rodzinnych mamy taki dokument, gdzie nadania dyplomu czeladnika właśnie dla mojego dziadka Kulka z roku 1922. I drodzy Państwo, pozwolę sobie go przeczytać. Dyplom na czeladnika, przełożeństwo Stowarzyszenia Przemysłowego Zjednoczonych Rzemieślników Wojniczu, stwierdziwszy, że na podstawie przewożonych dokumentów przez Stanisława Blacha, urodzonego w 1888 roku w Wojniczu, powiat Brzesko, pozostawał w nauce u Franciszka Blachy. Franciszek Blacha to był ojciec właśnie tego Stanisława, a mój pradziadek. Majstra Wojniczu w czasie od 6 grudnia 1905 roku do 6 grudnia 1908 roku, to jest łącznie przez okres 3 lat, wyuczył się należycie rzemiosła stolarskiego, uczęszczał w myśl paragrafu 75 ustęp, nie wiem co to znaczy, skrótem, na przepisaną naukę uzupełniającą w szkole pięcioklasowej w Wojniczu oraz że dnia 1 lipca 1922 roku złożył egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną w Wojniczu z wynikiem, bardzo dobrym. Wydaje mu na mocy paragrafu kolejnego ustawy
dyplom na czeladnika i wpisuje go równocześnie do księgi wyzwolonych czeladników rękodzielniczych na stronie 10 pod pozycją 76. I podpisy Wojnicz dnia 8 lipca 1922 rok, przełożeństwo Stowarzyszenia Przemysłowego. I tutaj mamy pieczęć tego stowarzyszenia oraz podpisy przełożony stowarzyszenia, pan Walenty Niemczyk. Pan Walenty Niemczyk był ojcem zmarłego już lata temu pana Włodzimierza Niemczyka mieszkającego na Tarnowskiej. Podpisany zastępca przełożonego, pan Jaworski Jędrzej, dziadek pana Leszka Jaworskiego niedawno, bo 2 tygodnie temu uchowanego pana Stanisława Jaworskiego oraz członek wydziału, pan Stefan Lenik, był to pan, który mieszkał, którego budynek dosłownie mieścił się przy wjeździe z ulicy Jagiellońskiej, obecnie na plac targowy od tyłu za gminą. Także mogę powiedzieć, że również pewne tradycje rzemieślnicze moich działów, pradziadów również były. Drodzy Państwo, wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za udział w tej konferencji. Serdecznie Państwa zapraszam na Jarka. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie tam coś ciekawego. Zapraszam do jarmarczenia, zapraszam do uczenia.